weszła i jeszcze Jakamar. Jakamar wszedł bardzo ładnie. Wszystkie konie są w maszynie, mamy sygnał i uwaga, ruszyły. Dobrze złapał start Towian, natomiast ostatni ruszył za stawką Brutal Force. Tam na prowadzenie wyszła Mackenzie Spears, blisko niej Moricano przy wewnętrznej, cofająca się Narnita. Jest tam również Jakamar w czołówce, dalej Ton, jest tam Sceptyk, za Sceptykiem Towian i w odległości kilku długości za stawką galopuje Brutal Force. Mają do pokonania jeszcze około 1100 metrów dystansu. Towian się cofnął w tej chwili cały czas. Mackenzie Spears, Moricano galopują łeb te konie. Większym kołem Mackenzie Spears, przy wewnętrznej Moricano, na trzeciej pozycji Ton. Czwarta galopuje w tej chwili Narnita. Jest tam także Sceptyk, jest Jakamar. I za nimi już wycofujące się z walki Ewronka, Towian oraz tam dalej jeszcze Brutal Force. Na prostą wyprowadza ta para Moricano, Mackenzie Spears. Te dwa konie, za nimi Ton. Moricano, Mackenzie Spears. 400 metrów przed celownikiem ta para walczy cały czas o zwycięstwo. Zbliża się do nich polem Ton. Cały czas walczą Mackenzie Spears z Moricano. Mackenzie Spears, Moricano i jeszcze Ton. 150 metrów do celownika. Mackenzie Spears, Moricano, ale tutaj doskonale finiszuje Ton od pola i Ton obejmuje prowadzenie. Ton wygrywa ten wyścig na drugim miejscu. Mackenzie Spears, na trzecim jest Moricano, na czwartym Sceptyk, piąty Jakamar i dopiero teraz do celownika dociera Brutal Force.